Cześć, dziś kolejny film z serii Kultowy Kosmetyk. Jeśli nie widziałyście poprzednich filmów z tej serii, to link do playlisty macie na dole. I dzisiaj na tapetę idzie korektor z MAC Pro Longwear. Ten korektor kosztuje 82 zł. Można go znaleźć stacjonarnie w sklepie MAC. Można znaleźć go również online na stronie MAC i również Wam ten link podlinkuję. Link podam Wam na dole w opisie do tego korektora i można również go dostać w Douglasie. Jeśli chodzi o opakowanie, mogą być lepsze, ponieważ to szkiełko jest takie delikatne, bardzo łatwo można je potłuc i widziałam w internecie, że wielu osobom to się niestety stało, że naprawdę jest to delikatne, powinno być grubsze jednak. Jest to produkt z pompką, także bardzo łatwo wydobyć ten produkt, jest również higieniczny w ten sposób. Niektórym ta pompka przeszkadza, ponieważ wydobywa zbyt dużo produktu, jednak da się wydobyć odpowiednią ilość produktu z tej pompki, gdy się ją dobrze używa, czyli trzeba bardziej popchnąć palcem do przodu i wtedy łatwo wydobyć taką ilość korektora, ile się chce. Do wyboru mamy 15 odcieni, także dosyć sporo. Krycie ma takie lekkie do średniego, na pewno nie jest to pełne krycie, więc dla osób, które szukają takiego mocno kryjącego korektora, ten się na pewno nie sprawdzi i będziecie zawiedzione. Korektor przykleja się do skóry i pozostawia satynowo, matowe, naturalne wykończenie, co mi się bardzo podoba. Ważne, by ten korektor nakładać bezpośrednio na skórę. Oczywiście najpierw nałożyć krem, a później korektor, ponieważ w ten sposób korektor będzie się trzymał calutki dzień, aż do demakijażu. Jeśli korektor nałożymy na podkład, to będzie się on ślizgał i nie utrzyma się tak długo. U mnie ten korektor na niedoskonałości niezbyt dobrze się sprawdza, ponieważ jest jednak zbyt mało kryjący. Ale jeśli chcecie nałożyć jakieś delikatne niedoskonałości, jakieś delikatne przebarwienia, to wtedy pamiętajcie, żeby go nałożyć przed podkładem. Początkowo z tego korektora nie byłam zbyt zadowolona, ponieważ myślałam, że będzie mocniej kryjący, bo takie opinie były w internecie po prostu. Natomiast jest to korektor taki lekko średnio kryjący, jak wcześniej wspominałam. Dlatego jeśli macie mocne przebarwienia skóry, mocne zasinienia, to na pewno się z nim nie polubicie. Także to raczej jest dla osób, które nie mają aż tak mocno przebarwień, ale chcą mieć mocno długotrwały korektor. To wtedy dla tych osób na pewno będzie super i na pewno się z nim polubicie. Korektor również nie spodobał mi się na początku, dlatego że bardzo wchodził zmarszczki. Właśnie bardzo je podkreślał, na te zmarszczki, o których nawet nie miałam pojęcia, że je mam. Ale to było winą tego, że źle nawilżałam okolice pod oczami, także pamiętajcie o tym, żeby mocno nawilżać, żeby w ogóle nawilżać okolice pod oczami, gdy nakładamy korektor, wtedy zdecydowanie ładniej wygląda, ładnie tak, po prostu ładnie rozprowadza się po twarzy, nie podkreśla żadnych zmarszczek. Też bardzo ważne, by ten korektor dosyć szybko utrwalać pudrem i wtedy na pewno nie wejdzie w żadne załamania. Tam, gdzie go nałożycie, tam po prostu zostanie, więc jeśli nie przypudrujecie go, to wiecie, on zaraz wejdzie w te załamania, bo to jest normalna kolej rzeczy, innego wyjścia nie ma. Także warto to zapudrować i wtedy mamy pewność, że nie będzie w zmarszczkach. Korektor ładnie stapia się ze skórą, nie ma żadnych granic, żadnych odcięć. Oczywiście jeśli kolor jest dobrze odobrany. Ja go bardzo lubię używać, ostatnio po prostu używam go non-stop, chociaż początkowo, tak jak mówiłam, nie byłam zbytnio z niego zadowolona i byłam w ogóle zdziwiona, czemu tyle osób go poleca. Jednak teraz uważam, że jest naprawdę genialny produkt, genialnie się utrzymuje pod oczami. Ten korektor mogę polecić osobom, które nie mają zbyt dużych przebarwień pod oczami, a szukają długotrwałego korektora, który utrzyma się na twarzy cały dzień. A jeszcze warto wspomnieć o tym, że ten korektor bardzo ładnie i bardzo łatwo się zmywa, także to też jest plus. Przy demakijażu nie trzeba jakoś strasznie szorować tych okolic pod oczami, tylko bez problemu spokojnie się zmywa. Także ten korektor nie jest dla wszystkich, na pewno wszystkim się on nie spodoba, jednak jest to naprawdę świetny korektor i polecam właśnie tym osobom, o którym już wspomniałam. Dajcie znać, czy macie ten korektor, co o nim myślicie i co. To tyle, do zobaczenia następnym razem. Cześć!